Zaraz przyjedzie kupiec i wszystko wskazuje na to, że sprzedam ten rower. Jedzie z daleka, chciał wpłacać nawet zaliczkę. Jest zdecydowany, jak nic go tutaj w rowerze nie zaskoczy, a nie ma co, bo jest wszystko przeserwisowane i zrobione, to go kupi. Przetrę i umyję go jeszcze trochę, bo ostatnio jeździłem. Bardzo jest to fajne uzupełnienie treningów jazdy na motocyklu, tak jak wspominałem w jednym tam filmiku. Często jeździłem na tym rowerze, nie nagrywałem wam tego. Chcę, żeby to był kanał głównie motocyklowy, a nie rowerowy. Chociaż motocykle, enduro, a jazda MTB na rowerze ma ze sobą naprawdę wiele wspólnego. Sporo wyjazdów zaliczyłem na tym rowerze. Jest to bez wątpienia bardzo fajna rzecz. Ale na pewno wiecie, jak to jest. Czas ogranicza, nie można robić wszystkiego. Wolę ten czas spożytkować, kiedy bym jeździł rowerem, na jazdę motocyklem. Na pewno przyniesie to dużo lepsze rezultaty. Jak jeszcze kiedyś będę miał bardzo dużo czasu, to może sobie rower kupię. Zobaczymy. Najlepsza marka. Zdecydowanie najbliżej mi do Yamahy. Wielka szkoda, że tak słabo są rozwinięci, jeśli chodzi o motocykle enduro w dwusuwach. Pytaliście mnie jeszcze o części w tym rowerze. Za chwilę to może być już historia, więc więcej nic nie nagram. To jeszcze wam opowiem. Zawieszenie przednie jest Foxa. Skok ma 34. Tylny damper też jest Foxa. To jest dużo lepsze zawieszenie niż RockShoxa i naprawdę bardzo dobrze mi się na nim jeździ. Tylne można zablokować, jak się jeździ na podjazdach. Przednie ma też blokadę. Silnik Yamahy. Mocniejszy, dokładnie nie pamiętam ile, a jest tu napisane, 22 Nm, 4 tryby wspomagania, bateria, zaraz wam ją wyciągnę, dwa kluczyki, bardzo często są pogubione, ciężko jedną ręką się operuje, ale jest. Bateria jest też tej większej pojemności, 500 Wh. Więc zasięg miał naprawdę bardzo dobry. Oczywiście przy zasięgu baterii dużo zależy od temperatury. Powiem wam, jak to mniej więcej wygląda. ...206 km na Eco Plus, na Eco 158, na standardzie 104. No i to już jest bardzo mocne wspomaganie, ekstremalnie duże, 75 km. Ja sobie jeździłem zawsze na Eco albo na standardzie. Hamulce miał Magury, dokładnie o nich za bardzo wam nie powiem, jeśli chcecie to sobie poczytajcie. Bardzo fajna, gruba kierownica, jak w motocyklu enduro. Przerzutki Shimano, tylny zacisk też Magura. Kaseta z tyłu 11, opona przód, tył Schwalbe. Regulowana sztyca pneumatycznie. Naprawdę świetny sprzęt. Gdybym miał więcej czasu, to na pewno bym go nie sprzedawał. No ale tak jak wam wspomniałem, jest to uzupełnienie treningu kondycyjnie świetne. Ale chcę jak najwięcej motogodzin przejechać na motocyklu w tym sezonie, a czas ograniczony, więc po prostu sprzedam go i będę miał większy budżet na motocykl enduro. A gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby napisać, dlaczego nie dałem znać, na pewno by ten rower kupił. To sprzęt był wystawiony na Elixie. Można było kupować. Niech służy komuś innemu. A gdyby ktoś zastanawiał się nad takim rowerem, to szczerze polecam.